Siemano, siemano, cześć i czołem, kluski z rosołem. Ja nie mogę, dzień dobry widzowie. Najdziwniejsze przywitanie na świecie, tylko u mnie oczywiście. Kolejny dzień przecudownych wspomnień na Palionowie, przecudownych przeżyć i rozwiązywania trudnych, prawda, problemów. Dzisiaj musimy pomnożyć nasz kapitał, czyli to, o co chodzi, co jest najważniejsze. Ja dzisiaj idę do Emilii, bo ja czuję w niej pieniądz, po prostu, wiecie? Kupuję się z nią tylko dla pieniędzy, taka jest prawda. Dobra, wchodzimy do środka. Halo, halo! Nie ma nikogo. Słucham. Halo, dzień dobry. Ja przyszedłem cię poinformować, że... Okej. Okay. To tylko do końca. Chciałem powiedzieć, że kupuję się z tobą tylko dla pieniędzy, halo. Sorry, miałam kłaczka. Dobra, to chodź. Chodź, musimy zrobić jedną bardzo ważną rzecz, bo sytuacja jest niesamowita. Muszę ci to pokazać, bo nie wytrzymasz, jak ci to pokażę. Chodź. Lecimy, lecimy na mój stragan. Tam się podziały cuda. Na twój stragan, cuda na się targi, ta? Tak, na targ. Tam się podziały cuda. Lecę. Chodź, pokażę ci coś. Tu masz, sama nie możesz tu wchodzić, ale z personelem możesz. Chodź tu. Czekaj, gdzie? Lądowania dokonuje nas. Dobra, chodź tu. Widzisz? Jaka tu jest tabliczka, proszę przeczytać. Wejście nie tylko dla personelu, targ na Palionowie, no. Dobra, proszę wskazać mi, gdzie jest to, nie? Czekaj, wejście tylko dla Persoleny. No, teraz rozumiem, zapraszam. Persoleny, ale chodź tu. Wejście tylko dobra, dla Persoleny. Dobra, możesz się nie... Persoleną, ja nie mogę Dobra, możesz się nie wtrącać, patrz. Ja tu sobie dzisiaj przychodzę i zobacz, co tu jest. O, zielone moje. Pierwsze... Twoje? Aha. Cieszę się, że tu cię trafiły. Niesamowite, biznes hula jak szalony widzę, dobra. Wow, zarobiłeś twoje pierwsze zielone. Tak, jestem bogaty. Pierwsze zielone zarobiłeś, okej. Tak, to były właśnie te pierwsze zielone. Co kupiłaś? Nie wiem, ziemniaki, 2 steki ziemniaków kupiłam, patrz. Ile? Dobra, muszę to uzupełnić. Dobra, słuchaj, a mam dla ciebie propozycję. Czy ty na przykład chciałabyś ten tutaj różowy stragan sobie na przykład zakupić, by był twój i służył ci godnie aż do śmierci? Może bym chciała. No to jedyne z tak zielonych. Co? Oszalałeś, to nie ma opcji w takim razie. Dobra, bo to proszę cenę swoją wywołać, będziemy się targować. 3 zielone. Dobrze, spotkajmy się w połowie. 40. Czekaj, gdzie jest połowa? 31. Dobra, 32. 30. Okej. Okay. 4 zielone. 29. 1 zielone. 27. 1 zielone. 42. 2 zielone. 80. 2 zielone. No, co tak nisko? Stragan, patrz, kluczowa dzielnica, tuż pod Palion Stylem. Dobra, moment czekaj, przejściowy. Powiedz mi, czy to jest miesięczna opłata, czy jednorazowa? A jak wolisz? To zależy, chyba miesięczna. Dobra, miesięczna, może być miesięczna, dobra. No to w takim razie rozmawiam o innych kwotach. To w takim razie 10. 10, kurde. 4. No to jest jeden stragan. 8. Stary. 8, ale patrz, dwóch pracowników masz jeszcze w środku. 4, steel zostaje przy 4. 7. 7. No, myślę, że mogłabym w miarę przystać, ale powiem 6. Dobra. 6. 6 miesięcznie. 6. 6 miesięcznie, ale to wiesz co, będę jeszcze musisz zanim to proszę dać mi 6. No to czekaj, słucham, to chciałeś powiedzieć. Zrobię, bo tutaj jakby to jest połączone takimi lejami. Ja zrobię osobnego leja, żebyśmy wiedzieli dokładnie ile z twojego jest zarabiane. Ten. No i umowę chcesz podpisywać? Idzie do mnie. No jest jeszcze drobnym druczkiem. Drobnym druczkiem 80%. To idzie zarobek. 80% jest dla mnie. Nie, jakie 80% oszalałeś? Mogę ci dawać, nie wiem. 10%. Dobra. 6. Ale 6... wtedy. Dobra, słuchaj. 10% ci oddaję z tego, ale 5 wtedy się oddaję. Dobra. Nie, to czekaj. To 5 i 20%. Nie, 5 i 10%. Ale widzisz jak mój biznes hula, twój nie będzie lepszy. Ja bym się grubo zastanowił, aby na pewno nie chcesz 5 i 20. Nie chcę 5 i 20. Dobra, 5 i 15. 5 i 15. Okej, to już jest całkiem dobre, ale wydaje mi się, że ciężko nam będzie to obliczać, więc uważam, że 10% brzmi lepiej.
No dobra, niech ci będzie 10%. Czyli 5 plus 10%, dobra, pasuje mi tak to. Tak jest, dobrze, no to ale... Dobra, ale... Ale zabieram jednego wieśniaka. Nie, no dobra. Nie, dobra, żartuję, nie, potrzebne mi one są. Dobra, dawaj mi to. Tak, ale... tak, nie ma żadnych nic z drobnym druczkiem. Jest oczywiście napisane, że... Nie, no dobra, daj. Dobra, proszę bardzo. Czekaj, muszę, mam 21, teraz jest 26. Dobra, a 10%? Zaliczki? No to jeszcze ten, no nie ma żadnej zaliczki. Skąd mam wiedzieć, jaka będzie ten? Dobra, 5 zielonych, no dobra, może być. No to ten stragan w takim razie jest twój. Możesz tu... O, przepraszam, przepraszam. Dzięki, że dostałem kopa w ogóle to, w grafisie. To nie, to był kop na... To jest ten taki, co się, to jak się daje kolanem w dupę, że dla, na ten, na jak to się nazywa, na powodzenie. Mhm. Nie robi się tak u ciebie? W sensie u mnie też się tak nie robiło, no, ale ja na przykład... Kiedy się robiło, no. Ja na przykład taką historię tylko powiem, że jak ja byłem w szkole muzycznej i przed każdym koncertem podchodziła do mnie moja nauczycielka z fortepianu i waliła mnie kopa w dupę z kolana. No, że się lekko, nie? Ale robiła tak, że podchodziła, obracała mnie i tak puh! I mówi powodzenia. Okej. Dziwne to było. Dobrze. To jest dziwne, jak opowiadasz, ale spoko. Tak, ale nie, git. Mam z tym dobre wspomnienia. Dobra, słuchaj, możesz za to, weź, masz tutaj tak, patrz. Masz jakby tutaj, tu masz te beczki, tu masz drugą. I ja bym na twoim miejscu zrobił tak, że wybrał dwa najbardziej jakby opłacalne produkty, które uważasz, że się najlepiej będą sprzedawały i tutaj dać jeden, tutaj dać drugi i i wypełnij to, a ja lecę wypełnić sobie ziemniakami, bo ja... Już teraz na to wypełnić? No, a co? Masz co ja innego nie do roboty? Nie przygotowałam się na to, no. Psychicznie, nie wiem, co mam wybrać. Ty nigdy nie jesteś na nic gotowa psychicznie, od tego zacznijmy. No to jest racja. No i tak, no i... No, no zgadzam się z tym. Nie będziemy dyskutować. Dobra, ja idę tutaj, bo tutaj ja mam tutaj no villagerów, którzy pracują na pełny etat i tutaj się dzieją takie... O Jezu, tu się dzieją takie cuda. I zauważyłem, że tu już mi się... O Jezu, w lejach mi się nie... Ty, oni tam już wypluwają te ziemniaki, czy co? Jak to się dzieje? Ty. Nie wiem, nie wiadomo. Ja już mam full! Ja już mam taki full, że tu już jest... Już większego fullu nie będzie. Ej, według ciebie, jakie są opłacalne budowle, znaczy ten, produkty? Ja myślę, że drewno, bo ono się zawsze przydaje. No i jaki drugi? Cobblestone? Nie no, cobblestone na pewno nie. No a beton? Beton biały. Beton biały? Nie, myślę, że Gandalf szary. Okej. O kurde, ale mam dzisiaj humor. Utala! Koń by się uśmiał! Koń by się... Po prostu... I śmiechom nie było końca. Dokładnie. Dobra, jak już żeśmy się pośmiali... Nie mam drugiego bloku. Bleku, kurde, nie wiem mówić. Masz nawet drugiego bleku? No nie mam drugiego bleku. To niedobrze. No jaki on jest drugi black? No nie wiem. Bejton? Nie wiem. Nawet już nie wiem, z czego się śmieję, po prostu się śmieję. Ale... Pamiętasz mój kawał, który ci opowiadałam wczoraj? Kawał, który mi opowiadałaś wczoraj? Tak, o tym, że stało dwóch chłopów na przystanku i jeden się po drugiego przymiedziesz jedynką, a ty tak. 12 wsiedli razem. Jest mega śmieszny według mnie ten mega, kawał. No, giga. Mega giga śmieszny. Dobra, beton, może być beton, bo nie powiedziałeś mi. Może jako być, black. No. Beton. Black beton. Ja tutaj mam taką produkcję tutaj ziemniakową, że to się w głowie nie mieści. Ja tutaj mam ziemniakowe imperium. Serio? No. Ale serio mówisz? Nie. Ale serio. Nie, w ogóle... serio? Nie. Bez beki, no. Nie. No, bez beki, naprawdę. Beki? No. Bez jaja. No. Without jaja. Jaint. O kurde, to już za humor dzisiaj jest wybitny. Dobra, ja tutaj przepalam sobie ziemniaki porządnie. Dobra, mogę uzupełnić dzięki temu tutaj... co ty piszesz? O kurde. No widzowie, to jest właśnie ten humor. Dzisiaj godzina 17:11. Tak to właśnie wygląda, to jest dzisiaj. Jeżeli to dzisiaj oglądacie w dniu publikacji, to tak, to się dzisiaj dzieje właśnie. Takie towarzyszą nam humory. Dobra, patrz, ja zaraz tam tak zatowaruję, cały... Au! Prawie się rozwaliłem.
Jak ci idzie zatowarowanie twojego straganu? Fajnie, właśnie zatowarowałam go i teraz piszę tabliczkę, ile co kosztuje, co. I tutaj zobaczysz, stara, moje imperium ziemniakowe, to jest su. To jest moje akurat. Dobra, tu musimy wyrównać tak, żeby było do równego. Dobra, pup. Dobra, jest git. Dobra, muszę to więcej przepalać tego, bo ja tutaj mam coś źle poprzepalane. 64 betony. Ile? 3 zielone? Ale to tu no, są ceny większe niż u ciebie nie, w tym? Nie, niższe. No to dobrze. Nie, znam dlaczego niższe? A dobrze, tu no, będą kupować. Kupowali, więc już tak, tak, no wiem, znam to się na biznesie. Stąd. Znam się na biznesie, tu muszę chleba dorzucić też, no normalnie, tu trzeba mieć ten. Słuchaj, a... za ile bym mógł tak. odkupić ten stragan? 566 to 902125. Dobrze, nie jestem zainteresowany. 2115. Ej, a co ja bym mógł tutaj doładować do tych? Bo tutaj to chyba dam jeszcze raz chleb, w sensie, że to będzie full chleb. Full pszenica. Full wszystko. A tutaj jeszcze to nie wiem, co ja tutaj mam dawać, żeby oni tutaj, że tak powiem, fajnie. A i właśnie, i musisz tutaj im dać jakąś profesję, bo one nie mają, a te mają. Jakie profesje? Aha, no, nie wiem, jaką... naprawić. Na jakiekolwiek, patrz, tutaj też zrobimy tak. No wiem, o co chodzi. Co ty robisz, Mimu? Mimu? Co to było? Wiesz co, something is no jest z tobą. Czemu tak robisz? No, zakurzam. Something is no jest. Something is no jest. Dobrze. Wreszcie tak. O kurde. Tłumaczenie języka polskiego na angielski tak dosłownie jest tak śmieszne. Dobra, mega mnie to bawi. Dobrze, no to słuchaj, w takim razie stragan hula. Ej, dobra, niebieski. Co ja tu mogę dać? Co tu może być sprzedawane? Woda. Hulaj dusza piekła nieba. Woda, no. Hulaj dusza piekła nieba? Mhm. Dobra, okej, nieważne. Ten zielony to ja bym Pawłowi o ten. Hell is... sprzedał. No, sprzedaj. To jest dobry pomysł. Dobra, Emilia, dzisiaj się nie da. Dzisiaj nie da dyskutować o biznesach. Dobrze, widzowie. Werki możesz sprzedawać, stary, w czerwonym. To się zawsze przydaje. 100% za to, że ci podsunęłam tą myśl. Kurde, masz, wiesz co, patrz. Masz tu zielone. Idź i zapomnij o tym, co się wydarzyło. No, excuse me, to jest mój prywatny pomysł. Something is no yes with you. Dobra, już nie dyskutuj. Więc widzowie, otwarty nowy biznes, fajerwerki. Dziękuję wam bardzo, widzimy się na kolejnym odcinku. Trzymajcie się, pozdro, elo!